Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie i gorąco. Gorąco, ponieważ dzisiaj jesteśmy na stadionie Zduńskiej Woli i jest bardzo dużo gorących serc, które chcą pomóc naszej cudownej gwieździe Juleczce. Dzisiaj Juleczka jest gwiazdą. 7-letnia przepiękna dziewczynka, która ma zespół Marszala Smitha, chorobę nierozpoznaną tak naprawdę do tej pory. Jest tylko kilkadziesiąt przypadków na całym świecie opisanych. Niestety nie ma na to lekarstwa. Jedynym sposobem, jedyną radą, żeby cokolwiek zmienić, poprawić w stanie zdrowia jest rehabilitacja. Niestety wszyscy wiemy, że każda rehabilitacja jest kosztowna. W tym przypadku jest bardzo kosztowna. Dlatego, kochani moi, dzisiaj przepiękne wydarzenie. Dużo sponsorów, dużo ludzi dobrej woli. Cudowni organizatorzy zebrali się tutaj na tym stadionie, żeby zebrać jak największą kwotę pieniędzy właśnie dla Juleczki. I są tutaj dzisiaj ze mną, bardzo mi miło, rodzice Juleczki. Dzień dobry, tak? Witamy. Bardzo proszę, Pani Agnieszko, powiedzieć kilka słów tutaj, co jest potrzebne. Przede wszystkim bardzo, ale to bardzo wdzięczni organizatorom, bo to się dzieje naprawdę. Jesteśmy tutaj dziś jest ten dzień, bieg świąteczny, siódmy świąteczny bieg dla naszej córki Julii. Dla nas przede wszystkim w tej chwili liczy się każdy dzień rehabilitacji, który prowadzi Julię do lepszej sprawności, bo my przyjechaliśmy po tygodniu rehabilitacji specjalnie na ten bieg i tak się stało, że Julia w tym pierwszym tygodniu weszła sama po schodach trzymając się, więc to jest mega wyczyn dla niej i wiemy, że te maleńkie kroki w jej życiu dla nas to są ogromne, milowe kroki. Więc te pieniążki, które uda się zebrać, będą w całości przeznaczone na jej rehabilitację. Teraz tutaj, kochani moi, zobaczcie Juleczkę, jaka to piękna dziewczynka, śliczna. Prześlij buziaczka, tak? Takiego... No, całujemy cię, Juleczko. Piękna jesteś. Że jesteście z nami. Podziękuj. Dziękuję bardzo. Tak, dziękujemy bardzo. Kochani moi, tutaj portal telewizyjny Siebie bardzo dziękuję rodzicom, że chcieli tutaj udzielić nam wywiadu. Życzymy, kochani, od siebie i od wszystkich powodzenia, wytrwałości, cierpliwości, przede wszystkim w walce o zdrowie Juleczki. Zawsze będziemy dla Juleczki, ile tylko będziecie potrzebować, to tutaj postać siebie jest do waszej dyspozycji. My tutaj ze swej strony gorąco dziękujemy wszystkim organizatorom, wszystkim uczestnikom dzisiejszego wydarzenia. Także, kochani, naprawdę wszystko dzisiaj dla Juleczki. Dziękujemy pięknie. Portal się wie. TV Joanna Wójcik.